Vicky Gabor na scenie w Dewitach porwała publiczność do wspólnej zabawy. To był niezapomniany dzień dziecka w gminie Dewity, dzięki obecności utalentowanej artystki, która na co dzień śpiewa na największych scenach świata. Sama wokalistka była pod sporym wrażeniem fanów, którzy licznie przybyli na to wydarzenie. Bardzo fajnie śpiewali, tańczyli, była naprawdę super energia, emocje. Piosenkarka w swych utworach porusza często poważne tematy, takie jak ekologia czy solidarność kobiet. Skąd taka potrzeba, by w tak młodym wieku zwracać uwagę właśnie na tę problematykę? Ja od zawsze chciałam robić piosenki z jakimiś tam tematami, znaczeniami. Nie chciałabym śpiewać o niczym, bo to nie jest dla mnie po prostu muzyka. Zawsze przez swoje piosenki chcę po prostu oddawać emocje i to jest też dla mnie bardzo ważne w muzyce i w mojej twórczości. To z pewnością bardzo pozytywna postawa, którą najmłodsi mogą naśladować. I to oni najbardziej czekali na koncert swojej idolki, a podczas tego oczekiwania korzystali z licznych atrakcji zorganizowanych przez gminę Dewity. Jak wy się bawicie dzisiaj? Bardzo fajnie, byłyśmy już na różnych atrakcjach. Bardzo fajnie, ogólnie dużo jest atrakcji i fajnie się bawimy. Jest bardzo fajnie. A co ciekawego dzisiaj robiłaś? Byłam na atrakcjach i będę występowała, śpiewała później. A teraz idziemy na Watę Cukrową. A czekacie dzisiaj na jakiś wyjątkowy koncert może? Tak, bardzo czekamy na koncert Wiktorii Gabor. Na Vicky Gabor czekamy. A co lubicie w tej wokalistce? Jest bardzo fajna, bardzo ładnie śpiewa. No myślę, że... My ogólnie też śpiewamy dużo, więc możemy się też bardzo fajnie od niej jakby trochę uczyć. Znamy jej różne piosenki. Jej piosenki są fajne i ona też bardzo ładnie śpiewa. No, ma bardzo ładny głos. Dzisiaj jest świetnie. Ogólnie my tutaj przychodzimy co roku. No, są różne fajne zabawy, dmuchańce i tym podobne. Znaczy, bardzo nam się podoba. A ty jak się bawisz? Ja też bardzo dobrze. W sumie wszystko już powiedziała Lena, więc po prostu bardzo dobrze. Co dzisiaj ciekawego robicie? No, idziemy na koncert z Vicky Gabor. Na to najbardziej wiadomo, wszyscy czekają. Też jesteś fanem Gabor? Tak. Ale też najbardziej podoba mi się Zamek Księżniczek. Dokładnie, mi też bardzo. Skorzystamy ze wszystkich dmuchańców. Fajnie tak wyjść po takiej długiej przerwie i spotkać się razem? Bardzo dobrze. Taka odskocznia, spotkanie się z ludźmi, miło jest, fajnie. Świetnie się bawimy, bardzo fajnie jest zorganizowane, bardzo nam się tutaj podoba, prawda? Słuchaj, powiedz nam, co dzisiaj ciekawego robisz? Ciekawe, tylko chcę iść na to zielone, ale mama mówi, że to duża kolejka. A jak się bawisz tak w ogóle? Dobrze. Chciałbym sobie porobić różne rzeczy. Na przykład właśnie tutaj się pobawić z kolegami i nie wiem, będzie fajnie. A wy chłopaki, słuchajcie, co dzisiaj planujecie tutaj na tym placu? My planujemy nie wiem co, kojarzy nam się to z grą Fall Guys. Tak. Nie jesteśmy fanami ekipy. Ekipy. Pozdrawiam wszystkich. Tak, i pozdrawiam wszystkich. A ty jak się bawisz? No fajnie, to podoba mi się tu. Co ci się podoba najbardziej? No, koncert, że będzie koncert. Słuchaj, jak się bawisz dzisiaj? Świetnie. A co ciekawego jeszcze tutaj można robić? Dużo rzeczy można, właśnie jak tutaj biegać, tam puszczać bańki i różne rzeczy. Ty jak się bawisz? No, w sumie okej. Tak. A co jeszcze ciekawego dzisiaj tu robiłeś? No w sumie to tylko tutaj poszedłem, kupiłem sobie diabełki. Co ciekawego robicie? Oglądałyśmy występy Soltare, bo nasza córka akurat w nim występuje, a teraz skorzystaliśmy z dmuchańców z synkiem. Fajnie tak wyjść po długim okresie przerwy? Bardzo fajnie, wyjść do ludzi, spotkać się, porozmawiać, bez maseczek, to jest w ogóle po prostu bardzo fajne uczucie, takie po długim czasie. Polecamy wychodzenie z domu i zapraszamy do gminy Dewity. Nad organizacją imprezy w gminie Dewity czuwał wójt Daniel Zadworny, który tym wydarzeniem sprawił dzieciom wielką radość. Wyjątkowy dzień w Dewitach, gminny dzień dziecka, ale także powitanie wakacji. W tym roku nieco inaczej niż w latach poprzednich, ponieważ zwykle organizowaliśmy dzień dziecka w okolicach 1 czerwca. Zwykle to był weekend albo przed, albo po 1 czerwca. No w tym roku ze względu na okoliczności zewnętrzne, delikatnie mówiąc, no nie mogliśmy zorganizować tego koncertu, całego wydarzenia w okolicach 1 czerwca, ale pomyśleliśmy sobie, że jeżeli te okoliczności zewnętrzne będą, że tak powiem, zminimalizowane i będzie możliwość zorganizowania dużego wydarzenia, to zrobimy to wydarzenie na początek wakacji i połączymy z Dniem Dziecka. No i tak to się zdarzyło. Dzisiaj mamy 27 czerwca. Jesteśmy dosłownie parę dni po zakończeniu roku szkolnego. To jest pierwszy weekend i uważam, że nawet to chyba dobry termin.
Gminny Dzień Dziecka to wyjątkowe święto skierowane właśnie do najmłodszych. W związku z tym większość atrakcji była przygotowana właśnie dla tej grupy. Przygotowaliśmy dla nich animacje, takie jak bańki mydlane, budowanie konstrukcyjne, tworzenie, budowanie kotków na przykład z książek, ale również warsztaty cyrkowe oraz różnego rodzaju tory przeszkód, dmuchańce, tak żeby dzieci miło spędziły ten dzień. Podczas wydarzenia do zabawy zagrzewała grupa Soltare, którą tworzą cheerleaderki w różnym wieku. Impreza z okazji Dnia Dziecka w Dewitach przeszła do historii. Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejne wydarzenia w gminie Dewity. Szczegółowe informacje na temat imprez znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminadewity.pl.